Państwa, ja mam 5 minut tylko. Dlaczego 5 minut? Dlatego, gdyż będę mówił o jeziorach, a ich jest niewiele. Tak jak człowiek potrzebuje wodę, tak elektrownie różnorakie potrzebują wodę, o czym wspominał pan profesor Kaniewski. I to bez względu na to, jakie to elektrownie, czy jądrowe, czy węglowe. Czy zatem jeziora, mówię w odniesieniu oczywiście do jezior z tego obszaru, czy jeziora mają jakieś znaczenie w odniesieniu choćby do zasobów wód, którymi możemy dysponować? Otóż jeziora na analizowanym obszarze leżą na Pojezierzu Leszczyńskim, przy czym część wschodnia to jest Pojezierze Krzywińskie, zaś część zachodnia to jest Pojezierze Sławskie. Otóż najbliższe jeziora względem tego obszaru eksploatacji można pogrupować w takie trzy liczebne zgrupowania. Mianowicie pierwsze zgrupowanie okolice Dolska. 11 jezior z Bęchy, Cichowo, Murka, Ławowskie, Miałbińskie, Lubiatówko, Dolskie, Małe, Duże, Trąbinki, Ostrowieczno, Łażejewskie i Grzymisławskie. Proszę Państwa, to są nazwy jezior. Jaki areał zajmują? Łącznie 750 hektarów. I może to nie jest tak ważne w odniesieniu do naszego tematu, ile łączna kubatura wód, a w tym przypadku określiłem ją na 20 milionów metrów sześciennych. To jest pierwsze zgrupowanie jezior. Zgrupowanie drugie, koło Osiecznej. 9 jezior, wymienię może największe. Zbiornik Wolmiś, składający się z 5 pierwotnie naturalnych zbiorników. Czy też Łuniewskie, to jest Osieczno. Świerczyńskie, łączna powierzchnia 1040 hektarów i bardzo niewielkie zasoby, ja później odniosę je do Konina, bardzo niewielkie zasoby, 19 milionów metrów sześciennych. Trzecie zgrupowanie, takie najbliższe, jakie znalazłem, to jest zachodnia część Pojezierza Sławskiego. Tu mamy 13 jezior, pozwolę sobie wymienić największe, Wieleńskie, Dominickie, Osłonińskie, Białe Miałkie, Przemęckie i proszę Państwa, te jeziora to 1300 hektarów. Kubatura wód 47 milionów metrów sześciennych. Jakie to są jeziora, te, które wymieniłem? Czym się różnią od innych? Czy nadają się na przykład do wykorzystania w celu obiegów chłodzenia elektrowni? Czym się różni od jezior konińskich wreszcie? Tutaj moi poprzednicy, każdy nawiązywał do jezior konińskich, jest to zasadne, bo jest to piękna możliwość przyrównania tego obszaru do tamtego. Otóż, proszę Państwa, są to obiekty unikatowe. Unikatowe po pierwsze w sensie liczebności. Około 30 jezior, a w Polsce mamy ich ponad 7 tysięcy, a więc to jest zaledwie niespełna 0,5% wszystkich jezior. Ich łączna powierzchnia to jest niecały procent i zasoby wodne wszystkich jezior w kraju to jest zaledwie 0,4%. Jeśli chodzi o położenie, no położenie jest zupełnie unikalne. Otóż jest to obszar, na którym najdalej na południe występują polowcowe jeziora w Polsce. Jak spojrzycie Państwo na mapę, poniżej już tylko w górach praktycznie możemy spotkać. Ale czym to skutkuje? Skutkuje to tym, iż są to jeziora najstarsze. Lądolód w rejonie Leszna był 18 tysięcy lat temu i do Bałtyku doszedł w ciągu 4 tysięcy lat, a więc te jeziora są o 4 tysiące lat starsze od swoich kuzynów z północy Polski. Co się dzieje w ciągu 4 tysięcy lat? No, ci, którzy mają, i ja również, dużo siwych włosów, wiedzą, że im starszy obiekt, tym jest słabszy. Te jeziora przez te 4 tysiące lat niestety, ale osłabły. Co to znaczy? To znaczy procesy sedymentacji i sedentacji przyczyniły się do tego, iż są w stanie no, zaawansowanym wiekowo, tak bym powiedział, i osoby, które znają te jeziora, czy ich okolice, widzą, że są one okolone bardzo dużą strefą podmokłości, roślinności
brzegowej, to to widzimy, a nie widzimy procesu wypłucania, więc tego, co się posadza. Czyli te jeziora są, jeśli tak mogę powiedzieć, no, bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o lądowienie. Czym się różni od jezior konińskich? Dwa zdania. Jezior konińskich mamy 5, Rosławskie, Mątnowskie, Likańskie, Śleśnickie i Nikorzyńskie, tych większych jezior. I one, moi Państwo, to stanowią zajmują 1200 hektarów, ale zasoby wód ponad 60 milionów metrów sześciennych. Czym się różnią oprócz większej kubatury? Tym mianowicie, iż jeziora konińskie tworzą monolit. To jest jednolity system, prawda? Jedno koło drugiego jest. Te natomiast tutaj są rozproszone. To jest zupełnie co innego. To są takie maleńkie misy w porównaniu do tamtych. Kolejne pytanie. Czy nadają się wody owych jezior na przykład do chłodzenia czy przejmowania wód podgrzanych? Otóż odpowiem jednym krótkim słowem. Nie nadają się. Dlaczego? Po pierwsze, z uwagi na niewielkie zasobności i po drugie, na rozproszenie. Ale nie tylko. Jest jeszcze inna poważna przyczyna. Otóż wymienione wcześniej jeziora to jeziora Słowskiego leżą na terenie Przemęskiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajdują się obszary Natura 2000. To jest obszary specjalnej ochrony ptaków, tak zwane OSO, oraz obszary mające znaczenie dla wspólnoty europejskiej oczywiście. To jest tak zwane OZW. Dalej. Obszar zachodniej części Pojezierza Krzywińskiego, a więc okolice Osiecznej, to także obszary Natura 2000, w skład, który wchodzi zarówno wcześniej wspomniane OSO, jak i OZW. Czyli oba powyższe kompleksy jezior są zatem nienaruszalne. Oczywiście działalność jakąś można prowadzić, ale zgodnie z dyrektywami nie może ona być na tyle mocna, żeby ten teren zmienić. Czyli te obszary wychodzą. I co zostaje? Zostaje tylko właściwie zespół jezior Kołodolska. Jak wcześniej mówiłem, ile ich jest, może tylko dodam tyle, iż zasoby wód łączne tychże jezior to jest zaledwie 30% jezior konińskich. Proszę Państwa, te jeziora, o których mówiłem, są wyjątkowo czułe na zmiany i wyjątkowo mało odporne na degradację. Dlaczego tak jest? Świadczą o tym wskaźniki podatności na degradację. Takich podstawowych wskaźników można wymienić 9, ja wymienię tylko 3. To jest chociażby mała średnia głębokość. To są w większości, z wyjątkiem tych rynnowych, głębszych jezior, w większości płytkie zbiorniki, gdzie średnia głębokość jest rzędu 2-3 metrów. Dalej, bardzo niewielka liczba tych jezior posiada stratyfikację wód, a więc mają charakter polimiktyczny, czyli woda jest wielokrotnie mieszana w ciągu roku i w efekcie niewielkich średnich głębokości następuje resuspensja osadów, czyli wzbudzany jest osad przy pokaźnym falowaniu. I wreszcie trzeci chociażby wskaźnik to jest sposób zagospodarowania zlewni, gdzie duże udziały są gruntów ornych. Jeziora te są na tyle słabe, iż ingerencja, czy to przez pobór wód, czy też poprzez zrzut wód podgrzany, no myślę, że spowodowałaby drastyczne zmiany ekosystemów i, o czym nie było jeszcze mowy, może dwa zdania powiem, i wyeliminowanie ich z rekreacyjnego wykorzystania. I moi Państwo, wniosek końcowy. Wielce zasadne byłoby, aby jeziora nie były w ogóle brane pod uwagę w jakiejkolwiek działalności związanej z eksploatacją. Dziękuję bardzo.